Żeby dojechać do parkingu w Bukowcu, trzeba skręcić we wsi Stuposiany z drogi wojewódzkiej nr 896, zwanej Bieszczadzką Obwodnicą, na Muczne. Na skrzyżowaniu jest drogowskaz, wskazujący, że do Mucznego jest 10 km, a do Tarnawy Niżnej 15 km. Do parkingu w Bukowcu jest około 24 km. Przez pierwsze 10 km droga ma bardzo dobrą nawierzchnię. Jest kręta, ale nie ma na niej dziur. W wielu miejscach są ograniczenia prędkości do 30-40 km na godzinę i znaki ostrzegające przed zwierzyną leśną. Po około 6 km krętej drogi dojeżdżamy do zagrody pokazowej żubrów. Po prawej stronie jest mały parking. Wstęp do zagrody jest bezpłatny i całodobowy. W dniu, w którym ja byłem, niestety padał deszcz i żubry się pochowały. Niestety nie można było ich dojrzeć, ponieważ część ścieżki wzdłuż wybiegu była w remoncie. Można było zobaczyć tylko początek wybiegu. Tak więc trzeba się przygotować, że nie każde wejście do tej zagrody gwarantuje zobaczenie żubrów. 4 km dalej dojeżdżamy do wsi Muczne. Po lewej stronie widać hotel, który nosi nazwę Centrum Promocji Leśnictwa. Przed wojną wieś liczyła tylko 8 domów i była przyczółkiem nieistniejącej wsi Dźwiniacz Górny. W 1944 roku w tych okolicach oddział UPA zamordował 74 osoby. Po wojnie do 1972 roku wieś nie istniała. Wtedy powstała tu osada dla pracowników leśnych, a 3 lata później, w 1975 roku, ośrodek wypoczynkowy dla rządu. Niestety, już dalej trafiamy na pierwsze odcinki z wieloma dziurami i z popsutą nawierzchnią. Po kilku kilometrach drogi, miejscami z bardzo zniszczoną nawierzchnią, dojeżdżamy do wsi Tarnawa Niżna. Wieś dziś zamieszkuje kilkadziesiąt osób, a przed wojną, na przykład w 1921 roku, było to 877 osób według spisu powszechnego. Za to wieś Tarnawa Wyżna obecnie nie istnieje. W 1921 roku Tarnawę Wyżną zamieszkiwało 614 osób w 110 domach mieszkalnych. Po kilku kilometrach w miarę dobrej drogi, tylko gdzieniegdzie z dziurami i popsutą nawierzchnią, dojeżdżamy do parkingu przy torfowisku Tarnawa. Z parkingu roztacza się widok na Halicz, Kopę Bukowską, Krzemień, Bukowe Berdo i Wołowy Garb. Torfowiska Tarnawa należą do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więc by wejść na ich teren, trzeba wykupić bilet do parku. Torfowisko dzieli się na dwie części, jedna mniejsza 6 hektarów, a druga większa 20 hektarów. Chodzi się po nich drewnianymi kładkami. Około 2-3 km przed parkingiem w Bukowcu kończy się droga z asfaltową nawierzchnią. Później jedziemy już tylko po takiej drodze, zresztą sami zobaczcie na filmie. Po prawej jest wyjazd z tej oto drogi. Google Maps wskazuje również tą drogę jako alternatywę. Niestety jest tam znak zakazu ruchu z wyjątkiem służb leśnych.
W końcu dojeżdżam do parkingu w Bukowcu. Kupuję bilet do Parku Narodowego i opłacam parking. Godzina 13:30 jest jednak już godziną dosyć późną. Nie polecam wyruszać tak późno, jeżeli ktoś chce dotrzeć do źródeł Sanu, ponieważ jak się później okazuje, ta droga zajmuje około 6-7 godzin. Po opuszczeniu parkingu w Bukowcu i minięciu urokliwych stawów bobrowych mamy dwie opcje. Pierwsza opcja: na lewo idziemy ścieżką dydaktyczno-historyczną przez nieistniejącą wieś Beniowa i cmentarz w Beniowej, co jest opcją dłuższą i bardziej czasochłonną, za to z pięknymi widokami i ciekawymi obiektami przyrodniczymi i historycznymi. Druga opcja: na prawo, szutrową drogą przez około 6,5 km idziemy lub jedziemy rowerem do Wiaty przy skrzyżowaniu nad Niedźwiedzim Potokiem, gdzie można zostawić rower, gdyż dalej jazda rowerem już nie jest możliwa. Odcinek między Bukowcem a cmentarzem w Beniowej, prawie 2,5 km, wjedzie przez obszerne łąki, stawy, niewielkie wzniesienia. Jest na co popatrzeć. Większość torfowisk bieszczadzkich znajduje się w Dolinie Górnego Sanu. Powstawanie stawów bobrowych przyczynia się do rozwoju różnorodności biologicznej terenu. Pojawiają się nowe gatunki roślin i zwierząt, a ryby obecne w stawach przyciągają różne gatunki ptaków. Beniowa to wieś, która istnieje już tylko po stronie ukraińskiej, gdzie mieszka kilka rodzin. W 1921 roku mieszkało tu 617 osób. Po polskiej stronie został tylko cmentarz, na którym jest kilkanaście nagrobków. Z ciekawostek możemy tu zobaczyć m.in. kamienną ścielnicę, bezimienne nagrobki z dzbanem i kwiatem oraz krzyże zachowane ze zniszczonej po II wojnie światowej cerkwi. Niedaleko stoi samotna, okazała ponad 200-letnia lipa. Niedługo za cmentarzem w Beniowej dochodzimy do szutrowej drogi. Po lewej stronie mijamy budynek schronu pod potokiem Negrylów. Dalej czeka nas godzina nużącej szutrowej drogi do Wiaty Turystycznej przy tak zwanym skrzyżowaniu nad potokiem Niedźwiedzim. Jest to również szlak rowerowy, prowadzący właśnie do tej wiaty. Tam można zostawić rower i już dalej iść na piechotę. Za Wiatą już nie idziemy dalej szutrową drogą, ale skręcamy w las. Czeka nas ponad 4-kilometrowy szlak. Po drodze mijamy ruiny dworu Stroińskich, grobowiec hrabiny, punkt widokowy w Siankach, idąc wzdłuż Górnego Sanu. Niestety tego dnia pogoda mi nie sprzyjała. Czasami padał ulewny deszcz, który spowodował trudności w poruszaniu się po błotnistej, grząskiej ścieżce. Ciekawe jest to, że od tej wiaty do źródeł Sanu i w drodze powrotnej nie spotkałem ani jednego człowieka. Dworek Stroińskich. Rodzina Stroińskich mieszkała w Siankach od XVIII wieku aż do wybuchu II wojny światowej.
Dawna posiadłość Stroińskich jest obecnie podzielona sanem między dwa kraje, Polskę i Ukrainę. Na ich posiadłość składał się m.in. tartak wodny, drewniany dwór, budynki gospodarcze, staw zasilany wodą z rzeki oraz murowana kaplica dworska, która została zniszczona w latach 70. przez sowieckie władze. Na około 35 minut drogi przed końcem ścieżki docieramy do grobowca hrabiny. Hrabiną była pani Klara Stroińska, żona Franciszka Stroińskiego, który jest pochowany obok niej. Legenda głosi, że odwiedzenie tego miejsca przynosi szczęście w miłości. W opisie filmu umieściłem link do strony, na której można się dowiedzieć więcej o historii tego małżeństwa. Kwadrans później docieramy do punktu widokowego na wieś Sianki po stronie ukraińskiej. Obecnie zabudowa wsi liczy kilkadziesiąt domów i powstała w latach powojennych. Przed wojną sięgała źródeł Sanu i przełęczy Urzockiej. Z czasów sprzed II wojny światowej zachowała się stacja kolejowa i budynki wokół niej, a infrastruktura kolejowa powstała w latach 70. XIX wieku. Z punktu widokowego w Siankach mamy już tylko 10 minut według drogowskazu. Idziemy tuż przy samej granicy, więc trzeba iść tylko wyznaczoną wąską ścieżką. Przez łąki i przez las. O godzinie 17:35 docieram do umownego źródła Sanu. Umownego dlatego, że tak naprawdę to jest źródło jednego z dopływów Sanu, a prawdziwe źródło znajduje się kilkaset metrów dalej, po stronie ukraińskiej. Dojście od parkingu w Bukowcu do źródeł Sanu, po drodze przez cmentarz Beniowa i ścieżkę dydaktyczno-historyczną, zajęło mi prawie 4 godziny. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w wielu miejscach błoto po ulewach w ostatnich godzinach było sporym utrudnieniem w wędrówce. Zawracamy i tą samą trasą idziemy do wiaty turystycznej przy skrzyżowaniu nad Potokiem Niedźwiedzim i dalej prosto, szutrową drogą w stronę parkingu. Od wiaty do parkingu w Bukowcu jest według drogowskazu około 6,5 km. Po minięciu schronu pod Potokiem Negrylów już nie skręciłem w prawo na szlak przez Beniową, tylko dalej szutrową drogą będącą szlakiem rowerowym doszedłem do parkingu w Bukowcu. Zdążyłem przed zmierzchem. Powrót zajął mi 2,5 godziny. 20:30 do 9. Tylko mój samochód. Został tylko mój samochód.
Jeśli film Wam się podobał, to zachęcam do lajkowania, udostępniania i komentowania. Również proszę o przeczytanie opisu filmu, w którym zawarłem informacje, na przykład linki do stron dotyczącej tego szlaku oraz różne ciekawostki niezawarte w filmie.